Pierwszy raz spotkałam się z tematem Ślązaków w Teksasie gdzieś w latach 62-64, kiedy przygotowywał się do wyjazdu do Teksasu. Zresztą napisał piękną książkę Ślązacy w Teksasie mój kolega Andrzej Brożek. Spotkaliśmy się wtedy profesor Józef Kokot, Andrzej Brożek, ja. Każdy z innej strony był zainteresowany tymi Ślązakami w Teksasie. Profesor Kokot zwracał uwagę na to, że wyjechali z obszaru, mając obywatelstwo niemieckie, z Płużnicy, ale byli obywatelami Niemiec. Jechali z Bremy jako Niemcy na niemieckich paszportach. Przyjechali, nie mówili po niemiecku, mówili przepiękną gwarą. I otrzymałam przez kolegów z Niemiec list korespondenta niemieckiego, który mówi: przyjechał nowy statek, kolejny z Bremy. My oczekiwaliśmy Niemców, którzy wzbogacą naszą kolonię niemiecką, a tu wychodzą ludzie w strojach nie naszych, mówią jakimś językiem, nie jest to niemiecki, mają paszporty niemieckie, przed władzami je pokazują, co to za ludzie. A to była grupa właśnie Ślązaków z Płużyny i to był ich ksiądz Leopold Moczygęba z swoją pierwszą grupą, którzy tam przyjechali. I wtedy zainteresowała mnie, bo się tym zajęłam, sprawa obyczajowa. Jakie wartości obyczajowe, obrzędowe oni z sobą wieźli? Bo zdziwiło mnie, kiedy ksiądz Leopold Moczygęba pisze do szwagra, żeby Hanka, jego siostra, nie przyjechała w stroju śląskim, broń Boże. Bo, jak od Bogu mił Lindę pisze, mają krótkie spódnice, a tu wszyscy chodzą w długich, jest to nieprzyzwoite chodzić w tak krótkich spódnicach. Jeszcze do tego były czerwone pończochy. Ten śląski strój był piękny, barwny. No więc ci byli zdumieni w Płużnicy, bo jak to? Strój to jest kawał swojej tożsamości. To jest to gwara, strój, to o nich mówi, kim oni są. No i tu się trochę zaczęli zastanawiać, dlaczego mieliby się tam śmiać z ich tożsamości. To było dla mnie o tyle ciekawe, że dałam taśmy do nagrania profesorowi Brożkowi i mówiłam: Andrzej, nagraj mi, czego oni się boją. Mnie wtedy demonologia interesowała. Napisałam książkę o utopcach, diabłach, szatankach, żytnich babach i chciałam wiedzieć, w Płużnicy to miałam nagrane, ale w tych latach 60. cały powiat szczelecki. Natomiast chciałam wiedzieć, co w tej Pannie Marii w Sant Antonio, co oni opowiadają. I otrzymałam te nagrania, studentami porównywaliśmy je i okazuje się, że jest to samo. Jest tylko trochę gdzieniegdzie zmieniona ta gwara, powiedzmy nie kot przeleciał, a kocz przeleciał. Więc to były te różnice. Ale język był znakomity, gwara pełna archaizmów, których dzisiaj już w gwarze nie ma. Także to mnie bardzo zaintrygowało. No i potem książka Ślązacy w Teksasie, potem listy z Teksasu, osobno wydane.
A potem już zaczęłam się cały czas tym interesować. Byłam na odpuście w Pusznicy, kiedy przyjechała ta grupa, kiedy przyjechali do kurii, zawsze mnie poproszono. Także miałam kontakt i w domu mam z drzewa specjalnego małą mapę Teksasu, złotą gwiazdką w środku. I jak się okazuje, zaczęłam się tym Teksasem również interesować, jest dwa razy większy od Polski. O, to jak oni przyjechali, jak się bali tych żmij, tych jadowitych, które rzeczywiście były bardzo niebezpieczne na tym suchym wtedy gruncie. A potem to już została miłość do Ślązaków w Teksasie. Arcybiskup Nosol mi opowiadał, jak prosili, żeby kazanie po śląsku wygłosił, jak konsekrował księdza Jandę. To wszystko, no żyłam tym i nadal, gdzie słyszę coś, Silesia wraca z Teksasu, wracali inni, którzy tam byli. No i potem na konkursie po śląsku, czyli po naszemu, pani Sali Szefer z domu Sekuła zresztą, jak marszałek w Katowicach. Także ten kontakt pozostał. To jest dla mnie kawał Śląska i co jest jeszcze bardzo istotne, o czym mogłam mówić, miałam wykład na ten temat w Senacie, że musiałam im uświadomić, że pierwszy zaczątek Polonii w Ameryce utworzyli Ślązacy. Ślązacy byli pierwszymi Polakami w Teksasie, i oni dopiero uświadomili, że tu można żyć, no potem w zależności od regionu, czy to Podhale, czy Kaszubi, czy inni tam dojeżdżali, ale Ślązacy byli tymi pionierami, którzy przewieźli również te nasze wartości tam. Nie tylko gwarę, ale również religijność, przywiązanie do swojego, pilnowanie dzieci. Także ja myślę, że odegrali oni niezwykle ważną rolę, a teraz dla współczesnej emigracji, która niestety toczy się, nadal pokazali jedno, że można mieć nową ojczyznę. Można się w tej ojczyźnie bardzo dobrze czuć, ale tam, skąd pradziadowie pochodzą, gdzie są ich korzenie, tam do tego zakorzenienia chce się od czasu do czasu wracać, zadomowić na chwilę, bo to jest jak kolebka, jak gniazdo, z tego wyjść i przenieść, co się da, do tego swojego nowego domu. Przecież pani Sali Szefer już dawno jest w którymś pokoleniu urodzonym w Teksasie, a jak pięknie mówi i jak jej profesor, który ją badał, czy może iść do pierwszej klasy tego uniwersytetu, czy dalej, ona mu pokazała, jak pięknie mówi, przy czym gwara była dla niej oczywiście językiem polskim. I zaraz napisał pismo, że ma iść do czwartej klasy, bo znakomicie po polsku mówi. Mało dodał, że mówi lepszym językiem niż warszawiacy, dlatego, że mówi językiem staropolskim, bo gwara de facto jest językiem staropolskim, najstarszym polskim. Emigracje były zawsze. Naprawdę nie ma narodu tak stabilnego, z którego nikt by nie wyjeżdżał. Proszę mi wierzyć, ja byłam profesorem w Niemczech, wiem, ile tam lekarz zarabia,
a oni wyjeżdżają do Australii po lepsze warunki. Lekarze niemieccy, profesorowie niemieccy. Znam takich Niemców, profesorów, którzy w Nowej Zelandii są, bo tam mają lepsze warunki niż w Niemczech. Z kolei emigrują młodzi nie tylko ze Śląska. Ze Śląska może na początku było im łatwiej do Niemiec, ale w tej chwili Holandia lepiej płaci, do Szwajcarii mniej, bo mają bardziej żelazne wrota, że się wyrażę, ale wszyscy, którzy należą do Unii Europejskiej, a Unia to jest otwarta Europa, więc chcą spróbować. Wiele osób przeżywa to potwornie. Wraca i to są ludzie poranieni. Ale ci, którzy ze Śląska wyjeżdżają, to obserwuję. My mamy taki obchód chodzenie z niedźwiedziem. Przed postem, jeszcze w okresie karnawału. I są to grupy śląskie od średniowiecza, które ten obchód organizują. I wiele synków śląskich, którzy jeżdżą do pracy do Niemiec, piszą listy. Słuchajcie tego obrzędu chodzenia z niedźwiedziem, ja zawsze był diobeł i ja chcę być tym diobłem. I przyjada ekstra, powiedzcie, kiedy to robicie. Czyli to nie jest tak łatwo zadomowić się w obcej krainie. Ci Ślązacy z Płużnicy ogromnie to przeżywali. Widać to z ich listów. Płakała jedna strona, płakała druga strona. Zadomowienie, zakorzenienie wymaga czasu. Wszyscy się czują obcy na początku. Człowiek obcy jest sfrustrowany, zgorzkniały, zachodzi obawa, że nie rozwija się jego osobowość, że on da się manipulować, bo on nie jest nigdzie swój. Nawet ci, którzy teraz wyjeżdżają do Niemiec, to się na nich nie mówi inaczej jak Polacy. I oni wiedzą, tu na nich mówili Hanyse, też się źle czuli, tam jadą i są Polokami i też się źle czują. Czyli to trwa, nim oswoją ten nowy kraj, ale emigracja była, jest i będzie. I choćby było najlepiej, to poczują czy usłyszą, że gdzieś w Australii, w Wielkiej Brytanii czy bliżej jest jeszcze lepiej, pojadą tam. Ja już nie mówię teraz o tych sprawach, bo jest to emigracja zarobkowa, trzeba powiedzieć. Emigracja szukająca lepszych ekonomicznych warunków. Ale wspominam tu jeszcze o jednej grupie, przy tej ogromnej ruchliwości narodów w Europie, bo już się nie da inaczej określić, bardzo łatwo dochodzi do małżeństw, do partnerstwa między jedną a drugą stroną i ci ludzie siłą faktu mieszkają czy w Niemczech, czy w Ameryce, czy tam gdzie jechali. Także to jest grupa za miłością, bym powiedziała, jadąca, ale przeważa grupa za chlebem. Ci spóźnicy jechali za chlebem, a ten chleb dopiero tam się nauczyli jeszcze bardziej szanować, a tęsknić za chlebem w Płużnicy. Czyli każda emigracja ma wtedy dwie ojczyzny. Tą ojczyznę pradziadków, do których zawsze będzie przyjeżdżać. Ja znałam, już nie żyje, pana profesora Biskupskiego, który z Adam Polu w Turcji przyjeżdżał tu i Ostropa, Siołkowice, tu zwiedzał swoje pola, swoje dawne domy, gospodarstwa. I znam grupę Ślązaków, którzy do Brazylii wyjechali, też Siołkowice, Dobrzeń, tamte tereny, Łubniany
I ci także tęsknią i też tu przyjeżdżają. I pamiętam, jak cała wieś robiła wszystko, żeby z wychodka drewnianego jakiś przyzwoity ustęp zrobić dla tych panów z Brazylii. A oni tymczasem chcieli tego wychodka, szukali, gdzie on jest, bo im dziadkowie opowiadali, że ma czasami serce wyrzeźbione, że z drzewa, że tak to wyglądało. Także ja myślę, że emigracja jest częścią cywilizacji i ona zostanie. Tereny pogranicza są z reguły terenami, w których ludzie z natury są bardziej tolerancyjni, bardziej skłonni do dialogu, otwarci na inne kultury, otwarci na inne języki, z reguły dwujęzyczni albo trójjęzyczni. Dlatego, że przez te tereny pogranicze, jak przez Górny Śląsk, no po prostu przechodziły kultury z wschodu na zachód, z południa na wschód, bo musiały, bo to był tygiel, w którym się wszystkie kultury mieszały. I teraz ludzie mieli do wyboru, albo każdorazowo Śląsk był najpierw polski, potem luksemburski, czyli czeski, bo oni rządzili, potem cała czeska korona przeszła do habsburskiej, do austriackiej, potem Austria przegrała i przeszedł Śląsk do Prus za Fryderyka w 1740 roku. Następnie były Niemcy weimarskie, potem były hitlerowskie, potem powstania śląskie, część do Polski, część nadal została w Rzeszy. I tacy ludzie mają jedno wyjście, albo każdorazowo przyjąć kulturę tych, co nimi rządzą, a więc musieliby mówić najpierw po polsku, potem uczyć się czeskiego, potem austriackiego, który się różni od niemieckiego trochę, potem niemiecki, niemiecki, polski, albo trwać przy tym, co im ojcowie przekazali. Dawniej ojczyzna mała nazywała się na Śląsku ojcowizna i ta ojcowizna była tą małą ojczyzną i nikt nie pokocha dużej ojczyzny, tej wielkiej, jeżeli nie pokocha własnej ojczyzny. To jest jasno, tej małej. Niemcy mówią Heimat na to, my tego określenia nie mamy. Oni rozróżniają Heimat i Vaterland. My mamy tylko Vaterland, czyli ojczyzna od ojca. W każdym razie my mamy to szczęście, że do nas po wyjściu, czy wypędzeniu, czy jak tokolwiek chce nazwać, tych Niemców z Niemiec, którzy tu kolonizacyjnie od średniowieczna osiedli, a po przejęciu Śląska przez Prusy 260 kolonii niemieckich zajęto, nowo utworzono. Czyli tu wiecznie były te wpływy i cywilizacyjne, i kulturowe. Niemieckie, czeskie, bo byliśmy w Czechach w XVII wieku. W każdym razie my mamy to szczęście, że do nas przyszli po 1945 roku również wypędzeni z byłego Związku Radzieckiego ludzie także z pogranicza, bo Litwa to kraj, Polacy z Litwy żyli z Niemcami, Żydami, Litwinami, Białoruś tak samo z Białorusią, Polakami, Żydami, Niemcami, Ukraina równie silnie i przyszli ludzie także otwarci na inne kultury. I powoli, ale się to wszystko tutaj wyrównało. I teraz dochodzę do bardzo ważnego problemu, mianowicie każdy region, w tym i Górny Śląsk, ma swoją własną gwarę,
kilka tych gwar, bo przysłowie co wieś, to inna pieśń. Jest także u nas, bo tu mówią bają tacy dobrzy, w Łobnianach bandą tacy dobrzy, w katowickim Górnym Śląsku bydą tacy dobrzy. I teraz każdy mówi swoim językiem. Z czego wziąć jakiś jeden, żeby go skodyfikować? Dlaczego mam się o Polanie obrażać na katowiczan? Pszczyna, która mówi inaczej, czy Racibórz, który na drogę mówi cesta, strom, bo to są czechizmy, co im zabraniać? To jest ich gwara domowa. Więc wszyscy to uszanowali, tak jak myśmy uszanowali to tajoj, lwowskie, czy tam inne wyrazy. Ale co innego jest obywatelstwo i jesteśmy obywatelami Polski, a co innego jest narodowość. Ja pracowałam, będąc w tych ciałach międzynarodowych, parlamentarnych, nad ewentualną zmianą, ale nie zmieniliśmy, karty Deklaracja Kopenhaska, OBWE, gdzie jest zapisany punkt 32, narodowość jest subiektywną deklaracją każdego człowieka. Od tej subiektywnej deklaracji nie może zależeć żaden przywilej ani żadna dolegliwość. Czyli nie wolno, trzeba uszanować, bo jest to subiektywne. I jeżeli my jesteśmy, a byliśmy wieki całe terenem pogranicza, to Śląsk ma takie cechy etniczne i tych się trzymał, których nie mają inni. I niech oni szanują nasze. Ale jeżeli ja bym zapytała, jestem profesorem, mówią mi, jest wybitnie zdolny student, czy bym go nie przyjęła na asystenta, to ja powinnam go zapytać, czy jest obywatelem. A jakiej narodowości? To jest jego subiektywna sprawa. On może podać, że jest Niemcem, on może podać, że jest Polakiem, Rosjaninem, byle jest obywatelem polskim, ale może podać, że jest Ślązakiem. Oczywiście, narodowość jest subiektywna i niech każdy czuje się tym, czym się czuje. Natomiast co innego jest narodowość, a naród, bo naród potrzebuje przestrzeni, naród potrzebuje być rządzony, czyli naród potrzebuje państwa, naród potrzebuje swojego własnego prawodawstwa. My czegoś takiego nie mamy. Natomiast jeżeli mi ktoś powie, wie pani, ja nie jestem ani Niemcem, ani Polakiem, ja jestem Ślązakiem. Okej, grunt, że pan jest obywatelem polskim. Mógłby być i obcy, tylko muszę wtedy przez dwa ministerstwa spraw zagranicznych starać się, żeby on pracował u mnie, prawda? Ale narodowość jest subiektywna. Natomiast zakładać stowarzyszenie narodowości, ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast narodu, którego nie ma, to przecież ja nie założę stowarzyszenia dinozaurów, bo ich już nie ma u nas.